Witamy serdecznie, rozmawiamy z panią, która przewodzi fundacji. Transplantacja OK. Jesteśmy, moja fundacja to są osoby po przeszczepieniu wątroby, ale w skrócie nazywamy się TROK, dlatego że TROK to jest taka tasiemka albo sznurek, który łączy. Naszym takim celem jest to, żeby łączyć pacjentów transplantacyjnych i jeśli się coś dzieje, to żeby móc w imieniu tych pacjentów mówić. Tak się stało, że w tym roku Dzień Transplantacji, który obchodzimy z okazji rocznicy pierwszego udanego przeszczepienia w Polsce, to znaczy, które było 26 stycznia 1966 roku, w okolicy tego dnia robimy zawsze urodziny polskiej transplantacji. To oznacza, że przychodzą na salę i pacjenci, i lekarze, czyli ludzie, którzy nam to życie dodatkowe, nowe darowali. I w tym roku się tak zrobiło, że ponieważ wyszła nowa ustawa refundacyjna, to zaczęły się dziać bardzo niepokojące rzeczy dla nas pacjentów, bowiem lekarstwa podrożały czasem kilkadziesiąt, a czasami kilkaset razy. I to oznacza tyle, że dla wielu z nas terapia będzie niewykonalna finansowo. A jak będzie niewykonalna finansowo, to my zaczniemy odchodzić z tego padołu, bowiem co jak co, ale immunosupresja jest dla nas podstawową sprawą. Zwykle są to lekarstwa, które przyjmujemy dwa razy dziennie i musimy je przyjmować do końca życia. To, że proponuje się w ustawie wprowadzenie leków innych, tańszych, nie oznacza, że one są bezpieczne dla nas, a w każdym razie one muszą być wprowadzone w sposób kontrolowany. Ta kontrola tych leków, czyli kontrola wchłaniania leków przez pacjentów, niestety kosztuje. Jeżeli się okaże, że pacjent źle wchłania leki, to będzie musiał być hospitalizowany, co też kosztuje. Na to Narodowy Fundusz Zdrowia pieniędzy nie przeznaczył, ani na badania, ani na hospitalizację, nie mówiąc o tym, że nasze przychodnie i nasze szpitale pękają w szwach. Jak ktoś ma operację ślepej kiszki, to może ją wykonać w wielu bardzo szpitalach w całej Polsce. Jak ktoś jest prowadzony po przeszczepieniu nerki lub wątroby, to przyjeżdża do Warszawy. To znaczy nie, no teraz jest troszkę tak, jest ośrodek w Szczecinie, jest ośrodek w Katowicach, ale w gruncie rzeczy 3/4 Polski dojeżdża do Warszawy. I tam już jest i tak bardzo ciasno i bardzo trudno, a jakakolwiek dodatkowa zmiana w ilości koniecznych do przyjęcia pacjentów, no będzie dramatyczna. Także my byśmy bardzo prosili decydentów, żeby rozmawiano także z pacjentami, nihilnowi, prawda? Nic o nas bez nas, tak się mówiło. I ponieważ te wszystkie pomysły dotyczą nas, pacjentów, no ciekawi nas, dlaczego nas, pacjentów, się nie słucha. Nie słucha się także ekip medycznych. Było wystąpienie kilku towarzystw naukowych w sierpniu, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i kilku innych, które sygnalizowało, że mogą się zacząć problemy. Problemy zarówno dla lekarzy transplantacyjnych, jak i dla pacjentów transplantacyjnych. Nikt z tymi lekarzami nie chciał rozmawiać. Myśmy zorganizowali kilka organizacji pacjenckich, które się podpisały pod wspólną petycją do Ministerstwa Zdrowia i do Narodowego Funduszu Zdrowia i z nami też nikt nie rozmawia. Dzisiaj skorzystaliśmy z okazji, bo było przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i mówimy, my nie jesteśmy roszczeniowi. My wiemy, że generyki wejdą, czyli te nowe lekarstwa, one są tańsze, tylko na miłość boską wprowadzajmy wszystko w sposób cywilizowany, pod kontrolą, a nie na hura, bo jakoś tak będzie. Nie będzie. Czyli z tego prosty wniosek, że na dzień dzisiejszy w ramach tejże ustawy ministerstwo, a tym za tym, co idzie polski rząd, skazał część ludzi tak naprawdę na wielką niewiadomą i gra z ich życiem, który, tak jak pani wspomniała, po raz drugi zostało im darowane. No, znaczy na razie jest tak, że nikt z nas nie był na tyle głupi, żeby zostać bez choćby małego zapasiku. W związku z tym my żyjemy w nieustannej nerwicy i oczekiwaniu, co będzie dalej. Obiecywano nam, że co 2 miesiące będzie majdrowanie przy tych ustawach.
dwa miesiące upłyną 1 marca. Więc może się zdarzyć i na to liczymy, że usterki zostaną usunięte. Tylko ja już powiedziałam tutaj na tym wystąpieniu swoim, że przez 9 miesięcy, to znaczy od podpisania ustawy, przez 9 miesięcy to można urodzić dziecko, a nie koniecznie, i tym bardziej chyba można było dobrze przygotować papier pod tytułem ustawa refundacyjna. To trzeba było zrobić z głową. Był na to czas. Był. Co by chciała jeszcze pani dodać ludziom, decydentom, tym, którzy tak naprawdę decydują o waszym być lub nie być? Posłuchajcie nas. Posłuchajcie i zapytajcie, jak my naprawdę, co się naprawdę dzieje. Nie to, co pisze prasa wielkimi, tłustymi literami. Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej, bo rozwój medycyny transplantacyjnej oznacza nową aparaturę, pewnie etaty dla lekarzy, koordynatorów, szkolenia i tak dalej. Tyle tylko, że produkujemy tysiące samochodów, rozdajemy je za darmo, a potem mówimy, a benzynę kupcie sobie po 1000 zł za litr. Dziękuję pani serdecznie, proszę się przedstawić. Magdalena Korzuchowska, Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby, Transplantacja OK, TROK.